w tym odcinku. On wygląda i wy mi powiecie, że to jest golem. Że to jest golem niby. To jest niby golem. Dobra, więc ja już sobie tworzę świat. Dobra, jesteśmy już na świecie. Jak to wszystko się prezentuje, dosłownie jakby teraz grał na trailerze, dosłownie, nie? Muszę tylko włączyć sobie automatyczne skakanie i dobra, ale to się epicko prezentuje. Wszystko jest takie w ogóle niepodobne do Minecrafta moim zdaniem. Wszystko jest takie ładniejsze, te liście są takie pełne bloki, dosłownie jak na trailerze. Wszystko jest takie, dosłownie z trailerem, ta trawa, ten dirt, w ogóle jak to wszystko się prezentuje. Ja zacznę zbierać tutaj drewno, ale będę to wszystko robił tak powoli, bo jednak to się mega dobrze prezentuje. I chcę się trochę na to napatrzeć, bo jest to mega epickie, co właśnie teraz widzę, bo w sumie można powiedzieć, że teraz jestem w trailerze. Ta trawa, nie? Po prostu ten grassblock po prostu się mega mocno prezentuje, nie? Ten grassblock się mega mocno prezentuje. Przed mamy taką świnkę, ona też jest mega mocno zmieniona. Wszystko się naprawdę fajnie prezentuje. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć o tym Minecrafcie? Jest naprawdę epicki. Ten cały świat jakby się prezentuje totalnie z innej strony, z takiej ładniejszej o wiele. Z takiej jak na trailerach na przykład choćby. Bo na przykład na trailerach ten Minecraft jest taki o wiele lepszy niż tak naprawdę w rzeczywistości. Bo na trailerach zawsze coś się dzieje. Ten Minecraft wygląda po prostu ładnie, tak mega ładnie. A teraz mam w sumie przyjemność zagrać na tym teksturpaku, który był po prostu używany, w sumie no jeszcze tego teksturpaka pewnie nie było, ale jakby te tekstury mogę używać tych tekstur, które były na trailerze. Ten teksturpak top 1 defaultowy był być moim zdaniem. Ale jeszcze zobaczcie, jak ten golem wygląda. Jak on wygląda, ja się pytam. Jak on wygląda? I wy mi powiecie, że to jest golem. Że to jest golem niby. To jest niby golem. To jest niby golem.